Witamy w kolonii. Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z modyfikacji Mroczne Tajemnice. Tak wygląda moja postać, tak wyglądają zadania, a tak wygląda ostatnio zdobyty ekwipunek. Całkiem nieźle. To co chciałbym zrobić, no to po prostu kontynuować. Jestem tutaj w starym obozie, bo przetransportowałem się z obozu sekty, to nie było co robić. Natomiast tutaj jest. Mamy zadanie związane z obozem przemytników. Mamy znaleźć gobliny w jakiejś jaskini, w której będzie Kyrn i Łuk, więc w sumie chodźmy tego szukać. Jaskinia jest na pewno na lewo, póki co topielce są może za trudne, ale reszta przeciwników jak najbardziej. Z racji, że nie ma jakoś dużo HP, wolałbym też pokonywać bestyjki tak pojedynczo. Nie wiem co one tutaj mają w tej modyfikacji, że po prostu kręcą bączki, nie? Ale tak jest. Można i kręcić, a można kręcić i dostać w piernicz, więc póki kręcą i dostają w piernicz, to mnie to nie interesuje. Dobra, cześć ziomek. Chodź tutaj, chodź. Tak jest. No to jest coś. Co to jest? To wygląda jak dzik. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Natomiast, kurde, póki co mnie to nie interesuje, bo mam poważniejsze sprawy na głowie niż dziki jakieś, które raczej nie będą takie easy do pokonania. Tutaj coś jest? Okej. Tak jest. To już easy. I tu spokój. Jaki tu spokój? Na. Nic się nie dzieje. No. I wpada Bezi. Na. I zrobi rozpiernicz. Na. Na. Dobra. Teraz tak. Hello, Matu. Dobra, ej, który tutaj krwiopijca? Który tutaj... O! Ten może będzie. Chętny kolego. Cześć, kolego. Ależ wale po prostu tutaj... No... Przyznam szczerze, nie mają ze mną szans. Siła to jest to, w co warto iść. No chodź teraz ty. I kolegów też załatwię. Siła to jest to. To jest argument. Proszę bardzo. Teraz ten bączki kręci tutaj. My cię załatwimy. Przestań kręcić bączki. Ej! Co oni są? Ja rozumiem wiele. Ale bez przesady. Dziękuję. Miło z panem interesy. Chodź tu. A mówiliście, że mroczne tajemnice takie trudne. Przynajmniej te proste potwory są easy, nie? No właśnie. Proste, easy. Nie mówię o trudnych, bo trudne to może będą, ale na razie te są w porządku. Tutaj widzę, że jakieś tam ścierwojady, więc ścierwojady też trzeba pobić. Cześć, ziomek. No i załatwiony. Faktycznie to jakiś dziki. Co tu się dzieje? Dobra, moi drodzy, ja wczytałem grę z bardzo prostego powodu. Z racji tego, że ja chcę ścierwojady skasować sam, a ten koleś, który stoi na bramie... Tak jest. Stanowiłby dla mnie problem. Ale już jest git. Załatwione. Ten człowiek na bramie, który jest od dnie tej bramy, która jest tutaj, bo tu jest, widzę, że ten obóz przed kopalnią. Jebutny ogólnie. Szacun, że wam się chciało taki budować. Ale typ mi czyści po prostu przed pole, więc w ogóle do bani, nie? Bo ja bym chciał pokonywać potwory.
A nie, że jakiś frajer mi frajerzyna po prostu. I jest! Co nie wiem, po co on tutaj pobiegł? Po co on tu przylazł? W ogóle, na szczęście jakby ja pokonałem wszystko, ale po co ten koleś? Dziękuję. W ogóle po co? Na co? Na co mi on? Dobra, tutaj chyba, tak? Tu jest coś. Safe. Bo jak tam jest więcej tych stworzeń, to będzie Saigon. Nie, no wyszedłem. Telekineza, spoko. Tutaj też strzała wytrych. Okej, dobra, to nie jest ta jaskinia. Kurde, ale się pomyliłem. Bo wiecie, to nie jest ta jaskinia. Jaskinia, która mnie interesuje, to jest ta jaskinia. To nie jest ta jaskinia. To jest tamta jaskinia. To tam trudniej. To tam, kurde, zdecydowanie. Łoja, no to będzie jazda, nie? Dobra, jaki tam godzina? 16. Damy radę. Mało tego życia. Ale może na jakieś bestie byśmy zapolowali. Bo tamten nam zaraz będzie wszystko czyścił, więc wolałbym sam wyczyścić te tereny. Trochę polować, a nie, kurde, tej frajer jeden. Nie potrzebujecie. Tam to potrzebuje. Dobra, jak tam moje. Dobra, no to lecimy, ubijemy dziady. Co tutaj jest? Kreto szczurek. Raz. No i nie ma. Kreto szczur ubite. Ej, łatwo poszło. Naprawdę łatwo poszło. Pięknie, dziękuję bardzo. Coś jeszcze? Serafi zioła uzdrawiające. Easy. Easy! O to mi chodziło, o to mi chodziło, a jakąś specjalizację dostałem. Coś tutaj jest? Nie, kupiec, kupiec. Może ta książka coś mi podpowiada. W ogóle tak, uzdrowienie, telekineza. Brakuje ci 5, muszę w manę zainwestować. Skórzany mieszek, 50 bryłek rudy, zarąbiście. Bo inaczej telekinezy nie będę mógł nosić, a bardzo mi zależy na telekinezie. Gdzie jest ta książka? List do magów, tutaj. Lista ubitych przeze mnie bestii. I faktycznie ścierwojadów 23. Kretoszczury 17? Okej, okay, no i specjalizuje się w kretoszczurach? A nie w ścierwojadach? Nie uwierzycie, ale umarłem. Naprawdę umarłem. Skubane tutaj, takie niepozorne, niepozorne krwiopijce. Jeden mnie tak po prostu leciał i zabił. Po prostu nie wiem. No mam za mało HP, jednak nie wytrzymało tego zderzenia z krwiopijcą. Chodź tu. Normalnie easy, nie? Normalnie easy. O właśnie, tylko trzeba wyczuć moment, nie? Trzeba wyczuć moment, żeby on leciał na mnie, ale żebym jednak ja to zrobił. O właśnie, chodź tu. Nie podchodzić, no bo oni te bączki kręcą i to jest bardzo, bardzo zdradliwe, więc trzeba naprawdę uważać. I pięknie siadło. Tak jest. Tak jest, tak, dokładnie o to mi chodziło. Dobra, no i co teraz? Teraz tam zostały ścierwojady, które zaraz pokonam. Moi drodzy, nie uwierzycie, musiałem wczytać grę. Nie, ale to nie to, że ścierwojad mnie zabił czy coś. Nie, to nie. Co to, to nie. Chodzi o to, że nie wiem, co za kretyn w ogóle wymyślił, żeby NPC-ty miały taki po prostu zasięg widzenia bestii. No i skubaniec, który jest za mostem, stwierdził, że nie, hej, co to taka mizerna postać jak Bezi sobie nie poradzi, nie? I oczywiście wali w te ścierwojady, więc kurde, ale chamie. Więc jedynym rozsądnym tak naprawdę podejściem jest to, że jawnie najpierw walnę. Tak jest. I po. I co, cwaniaku?
W ogóle, kto dał łuk nowicjuszowi, przepraszam? Kto dał łuk nowicjuszowi? Przecież to nie jest normalne. Jakieś uprawnienia powinien mieć, no cokolwiek, nie? Orkowe ziele, właśnie. Jak to ziele? To jest kolejne orkowe ziele, potrzebuję jakiegoś trochę innego. W ogóle co tu mam za... A, to skrzydła są. Kurde, dobrze. Która godzina? 17:38, nie najgorzej. Natomiast wydaje mi się, że... Dzik. Dzik to jest coś, co może być dla mnie wyzwaniem. Na razie sobie daruję, bo będzie ciężko. Nie, więc dzika to nie. Natomiast co by tutaj ubić? Co by tutaj ubić? No, boję się, że tutaj taki ten to też jest dla mnie za trudny, ale w lesie na pewno są ścierwojady, więc wydają mi się trochę rozsądniejszą opcją. Ewentualnie ale wilki to też nie. Wiecie co? Ale lipa. Chyba do starego obozu się udamy i tam zobaczymy co dalej. A idąc do starego obozu, oczywiście trafiłem tutaj. Cześć, ziomek. O, i specjalizuję się w zabijaniu krwiopijców od razu. No, piękna sprawa. Piękna sprawa. Chodźmy. Ja tutaj poczekam do wieczora, chyba do 20. Się prześpimy. Dzięki temu będę mógł obstawić walkę na arenie. No i w sumie się przespać do rana, bo wydaje mi się to najrozsądniejszą opcją, tak mi się wydaje, będę miał więcej HP, trochę bezpieczniej się będę czuł. Do jakiejś takiej, nie wiem, chaty skoczę i tam się przekimam. Która chata by była według was najlepsza? Wydaje mi się, że jakaś wolna i ta jest chyba wolna, więc może ta? Tak mi się wydaje, że ta by była niezła. Kimacz? Bezi? Dobrze mi sen zrobił, świetna sprawa. 19, idealnie. Jolo, pięknie, full HP. O to mi chodziło. Walki na arenie, yeah. Dobra, gdzie jest? Tu, Skati. Kogo by to obstawić? Chciałbym obstawić. Niech będzie, dzisiaj walczy Rufus i Herek. Dobra, wydaje mi się, że 250. Na kogo? Na Hereka. 550 mogę wygrać. Ej, to jeszcze więcej niż ostatnio. Kurde, wydaje mi się, że Herek wygra. Tak mi się wydaje, bo ma lepszą broń. Rufus nie ma. I wskoczę może na arenę. Drodzy widzowie, zapraszam wszystkich na dzisiejszą walkę. Kurczę, dobry ten Herek. Ale się tłuką. Spróbuj tego jeszcze raz. Drodzy widzowie, zwycięzcą został Herek. Biedny głupcze. Nawet nie... Kurde, czy ja muszę iść naokoło. No ale trudno, ale Herek wygrał. Jeepa. Tak jest. Coś zostawił na arenie? Rufus, ale jesteś słabiaku. A Herek, jesteś świetny. Proszę bardzo, siepacz, to dostałem. Co to jest za siepacz? 22, no to kurde, nie dziwię się, że Rufus przegrał, nie? Hej, Skati. Moja nagroda. Dziękuję. Ej, to jest 300 bryłek. To jest bardzo dobra nagroda. 857. Ej, zarąbiście ogólnie. A czy w ogóle, Rufus, co ty tutaj robisz? Po co ty tutaj walczysz? W ogóle Herek jest mega gościem. Skati. A tak może tak, mogę odbyć pojedynek? Jutro, dobra, no trudno, no to dobra moi drodzy. Może tak, żebym ja jakieś zadanka ciekawe wykonał, to może skoczymy właśnie do. Sam się zastanawiam gdzie, ale wydaje mi się, że prześpimy się do rana po prostu, no i pójdziemy te gobliny pokonywać. U Diego też weźmiemy, oczywiście wtedy.
odpowiednio więcej siły. Z racji, że mam kolejny poziom, no to jeszcze mogę tutaj ile wlezie tej siły wpakować, no bo why not? Skoro mogę, no to to zróbmy. Mamy to zadanie, więc jak najbardziej chciałbym je wykonywać. Teraz tutaj, no a potem po prostu będziemy czyścić mapę z potworów, bo wydaje mi się to dosyć rozsądnym rozwiązaniem, nie? No bo dzięki temu też zyskuję punkty doświadczenia, moja postać rośnie. Spoko, wydaje mi się ogólnie. Nie narzekam. Powiedziałeś, że mogę i dotrzymam. Pięknie, no i wydaje mi się, moi drodzy, że ile miałem wcześniej punktów? 135, o 15 rośnie, a to nie rosło kiedyś o 12? Chyba więcej życia, bo jednak postać jest gorsza. Dobra, gdzie jest jeszcze Diego? Hej Diego, ja bym chciał siły. I jeszcze raz. Jesteś wrót? No i świetnie. Dobra, będziemy musieli zacząć inwestować powoli w jednoręczną, no bo siły mamy 65 i to już jest chyba całkiem spoko opcja. Może w zręczność trochę? Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. Natomiast wiem, że mogę spróbować się tutaj z jakimiś potworkami, skoro obiecałem, że tu... O, piwo. Skoro obiecałem spróbować się z jakimiś potworkami, no to tutaj niedaleko jest chyba pierwszy z nich. Wydaje mi się, że warto by było... O, krucze ziele. Krucze ziele, czy to jest nie to, które miałem od alchemika? Alchemik. Miałem krucze czarne i orkowe. No to jeszcze czarne mi zostało. Jest moje krucze ziele pierwsze. I mam orkowe, to jeszcze czarne. Dobra, niedługo też powinno się udać. Ty tam sobie siedzisz, to siedź. A ja, o tutaj, o, tutaj jest jagoda. No i tutaj jest chyba pierwszy potworek. No to spróbujmy się z tym topielcem. Może będzie dobrze, może będzie źle. Jak będzie źle, to kto wie, coś innego będzie trzeba robić. Tak. Cześć stary. Pokaż mi swoje towary. A właściwie może nie towary, a siłę mi pokaż swoją. Okej. Idzie. Idzie pokonywać topielce. Więc może ten topielec pod tamy pęknie. Teraz drugi. Chodź tu. Ej! Co? Wy mówiliście, że to trudne jest? Dobra, jaszczury. Jaszczurów jeszcze nie biliśmy, więc to będzie wyzwanie. Owszem, ale też trzeba podejść z głową. Jak do wszystkiego, nie? Jak do wszystkiego. Czyli nie dać się... Chodź tu, jaszczurek. One szybko chodzą. Ej, tych goblinów jest dużo. Aj, zacznie padać. Lać jak zwykle zacznie. To jest poziom trudny. Naprawdę? Easy. Znaczy dobra, no wiadomo, nie easy. Nie easy, easy. Tylko, no. Dajemy radę. Oh yeah. No i dobra, teraz zostało najtrudniejsze, czyli faktycznie zabić gobliny. No, bo ich jest dużo. Może one nie są jakoś bardzo trudne, no ale kurde, przez ilość będzie co robić. Zróbmy tak, że gdzieś je wyprowadzimy tutaj. Cześć. Halo. Dobra. Spokojnie, przecież nie wszystkie nie zaatakują, nie? Chyba.
Tak jest. Tak jest. Wow! Dobra. Udało się. Fakt, nie było to łatwe. Ale się udało. Wow, wow. Dobra, mamy kij z gwoździem. To jest... wow. Dobra. Cztery pokonane. Czterech mamy załatwionych. Czterech. Ciekawe ile ich, ilu ich zostało, ale czterech jest, nie? To jest jakiś prognostyk na przyszłość. Dobra, zostało ich jeszcze więcej. Ale strasznie ciemno. Dobra, chodźmy tam. To było dobre miejsce. Matko, czuję jakby byli dosłownie o krok ode mnie. No chodź tu. No chodź. Tak jest. Cześć stary. Pokaż mi swoje towary. Kij z gwoździem? Serio? Z czym do ludzi? Dobra, muszę przyznać. Muszę mu przyznać jedno. Ma jaja. Ma skubaniec jaja i jest w stanie je tutaj pokazać. I jest w stanie mnie ubić. Tylko wszystko zależy od tego, żeby trafić i go pierwszego po prostu. Trafię go pierwszego, easy. Jedziemy z koksem. Nie trafię. Au. Dobra, moi drodzy, zostało ich dwóch. I tak, to nie jest trudne. Znaczy trochę jest trudne, mam mało HP. Ale idzie. Idzie to zrobić. Kwestia po prostu ogarnięcia, kiedy oni atakują, nie? Tak jest, widzicie? Kwestia obronić pierwszy strzał i potem już idzie. Cofka, cofać się do tyłu, cofać się do tyłu, to jest to jest bardzo dobra strategia. Ogólnie, bardzo dobra strategia. Pierwszy cios wyprowadzić, a potem już na luzie. Widzicie? I weszło, nie? Weszło, no nie ma tragedii. Te potwory mają takie statystyki, że są do zrobienia. Esencja magicznej energii, pogrzebacz, drewniana łyżka i jest u Kyro. Kyro nie ma. Rozumiem, że nie żyje, nie? Chyba tak. Skoro nie ma Kyro, a jest jego łuk, to raczej nie żyje. Tu coś jest? Jakiejś belki kiedyś nie było? Dobra, wydaje mi się, że była. I możemy wrócić do tego jegomościa naszego. Bo rozwaliliśmy gobliny, rozwaliliśmy system w ogóle, wszystko rozwaliliśmy. No i potem prześpimy się do której? Do południa. Zaraz skoczymy do obozu. I potem pójdziemy do nowego obozu. Bo wydaje mi się, że też to jest logiczne, żeby rozprawić się z tym topielcem spod tamy, nie? Cześć, Kyro. Znalazłem twój łuk. To wspaniale, pokaż go. Teraz w końcu będę mógł wrócić do polowania. A co z nagrodą? Oto i ona. Zasłużyłeś na tę rudę. Posłuchaj uważnie. Jak już wspomniałem, jestem przemytnikiem. Nasz obóz znajduje się na plaży niedaleko opuszczonej wieży. Powiedziałam już Kortowi, strażnikowi, że swój z ciebie chłop. Możesz śmiało z nim pogadać. Jeszcze raz dzięki za łuk. Nie ma sprawy. A ty co zamierzasz teraz robić? Na razie muszę odpocząć z dala od ludzkiego zgiełku i zaleczyć rany, a później się zobaczy. Bywaj więc. Może jeszcze się spotkamy. Kto wie, może wcześniej niż myślisz. Faktycznie nie mamy żadnych kwestii dialogowych, tutaj jest pusto, tu jest pusto. Mogę pójść w sumie do nowego obozu tamtędy, więc nie muszę jakoś bardzo naokoło. Mam swoją chatę tam, więc też się prześpimy. Więc widzimy się co? W nowym obozie, tak mi się wydaje.
No i moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem do nowego obozu, jest po 12, więc na luzie mogę coś wykonać. Tutaj widzę, że zadania mi się tak zakończyły jakieś. Dobra. I obóz przemytników uaktualnione. Okej, okay, może warto ich odwiedzić. Świetnie, czyli zdradził mi lokalizację, ale kurde, już nie pamiętam, jakoś słabo słuchałem, chyba koło wieży mgieł. Dobra, teraz czas zająć się potworkiem Homera. Gdzie jest ten skubany topielec? Nie może być jakiś bardzo trudny. W ogóle jest łódka? Pozmieniało się. Tu nic nie ma. Tu musi być ten topielec. Pewnie, ale muszą go w innym miejscu. O, jest, dobra. Musieli go w innym miejscu posadzić, bo tam widzę, że jest coś jest. Hej, topielec. Tak jest. Serio. Easy. Easy. Topielec pod tam. Co wy? Z czym do ludzi? Proszę państwa. Takie coś to ja. Limberek. O, co tu za dobra. Kurde, jak zostawiasz takie frykasy? Się nie dziw, że potem nie masz okrasy, w ogóle wszystko znika, nie? Dobra, tutaj nie ma nic, ale mi się teraz telekineza przydała, ale mam za mało many o 5 punktów. Napój many by się jakiś przydał, bo nie wiem, czy chcę inwestować w manę. Dobra, to jest łóżko, skrzynia, okej, okay, kodu nie znam, może wrócimy. Coś tutaj jest ciekawego jeszcze? Tutaj nic. Co mi do, co za dobro dostałem? O, dostałem ser. Szpon jest topiel, ale mam drugie krudy. Jabłka, chle. A tu jabłko. Jabłka nie kupiłem. Kim ty jesteś? Argorn. Witaj, kowalu. Co robisz na takim odludziu? A jak myślisz, Mokosie? Kupuję miecz, do cholery. Kuję miecze. A na co ci wygląda? Na robienie na drutach? Nie, tak tylko pytam. A ja tak tylko odpowiadam. Jak się tutaj dostałeś? Masz na myśli kolonię? To długa i nudna historia. Zdradzę ci tylko, że byłem kiedyś królewskim płatnerzem. Niestety nie wszystkim królewskim przydopasom spodobało się to, że król Robard darzył takimi łaskami zwykłego kowala i wylądowałem tutaj. Lee też by już tutaj był. Znamy się dobrze, bo nieraz wykuwałem miecze dla niego i jego ludzi. Pozwolił mi zaszyć się tutaj, żebym w spokoju robił swoje. Czyli jesteś teraz kowalem najemników. Raczej mniej niż więcej. Czasami coś im wykuje, a oni w zamian dostarczają mi żelazo i jedzenie. Zwyczajna wymiana. Cóż, trafił mi się wścibski typ. Mów, czego chcesz. Skoro jesteś kowalem, to pomyślałem sobie, że mógłbyś... Nic z tego. Nie będę tracił czasu, żeby uczyć kowalstwa jakiegoś żółtodzioba. Może jednak przemieść to jeszcze. Aleś ty namolny. Dobrze, niech ci będzie, ale nauczę cię tych kilku kowalskich sztuczek. Ale pod jednym warunkiem. Zrobię wszystko. W to nie wątpię. Gdybyś jeszcze był dziewczyną, ale wystarczy, że przyniesiesz mi mściwą stal. A co to za mściwa stal? To miecz, bardzo dobry miecz. Jeśli przyniesiesz mi jeden egzemplarz, to pokażę ci, do czego służy ten młotek i kowadło. A teraz odejdź i daj mi spokój. Ale gdzie ja znajdę taki potężny oręż? To już twój problem. Czy mogę jeszcze z tobą zagadać? Nie mogę, więc faktycznie trzeba będzie coś takiego znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie to, gdzie mściwą stal można dorwać. Coś tu jest ciekawego? Nie ma. Tutaj nic, wszystko. Ale przynajmniej do Homera mogę skoczyć. Ej, no te przynajmniej takie podstawowe potwory to są do pokonania. One nie są jakoś bardzo, bardzo trudne. No jak widzieliście, pękły topielec, nie? Mhm, fajnie. Więc luzik. Dobra, coś jeszcze. No jakieś inne potwory też warto by było pokonywać. Wydaje mi się, że jeszcze trochę kretoszczurów zostało. Krwiopijce też są, więc to easy. Znaczy nie wiem, czy chcecie, żebym to akurat takie pokazywał, nie? Więc jak już pokonuję jakieś potwory, no to w sumie po co mam wam pokazywać? Słuchajcie, Homer, coś wam zdradzę. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Bardzo się z tego powodu cieszę. Kowal Argon, okej. No i tak, mam trochę tej rudy. Mogę lepszy pancerz, no 1100, teoretycznie mogę lepszy pancerz, ale teoretycznie jeszcze mogę zarabiać na tym, żeby w końcu postawić na przykład 1000 dzisiaj i może coś wygram. Ale hazard zaczyna kręcić człowieka, jak tak naprawdę zaczyna, to kręci go niesamowicie. Więc na razie może nie będę kupował, natomiast coś jeszcze tutaj porobimy.
Wydaje mi się, że niegłupim pomysłem byłoby pokonywanie kolejnych potworów, ewentualnie jakieś wykonywanie zadań, nie wiem, które mógłbym zrobić, na razie chyba żadne. Do alchemika potrzebuję jeszcze znaleźć jedną roślinę, ale to może poczekać. Ewentualnie tutaj mogę potwory pokonywać, no w sumie taki odcinek z potworami, tutaj jest ich trochę, czemu by tego nie zrobić, nie? Dobra, może w tą stronę pójdziemy i zobaczymy, co tutaj będą za potwory. Co tutaj jest? Tu nie ma nic. Kretoszczury. Ej, no to od tych zacznijmy. Jestem specjalistą w zabijaniu kretoszczurów, prawda? No właśnie. No i poszło. Trochę straciłem. Jakoś mało. Ilość HP, ale jednak esencja uzdrawiająca, no nie wiem co to esencja uzdrawiająca tutaj robi w tej jaskini, ale jest, nie? I tutaj co? Tutaj jest jakaś woda, nic więcej, no standardowa znajdźka, gotikowa, nie? Dobra. Tu coś jest, tam nic nie ma, tu są, wiadomo, ścierwojady, więc też. A, zostawię sobie na sam, ol, dużo ich, na sam koniec sobie zostawię. Tak jest. No dziobnął pierwszy, ale on zadaje obrażeń za prawie nic, nie? Dobra, jeszcze ten. Tak, dziękuję. Miło z tobą robić interesy, co tutaj jest? Jakieś grzyby, nie? Piekielniki, surowe mięso. Tutaj coś jest? Pochodnia, dzbanek. Gorzki chleb. Tutaj by się mściwa stal w ogóle mogła ukryć. To by było, nie? Nie, żartuję, wiem, że nie. Ale, wino. No, coś mogliby tutaj więcej ukryć. Taka, powiem wam, ta modyfikacja. Wiem, że widzę dodatkową zawartość, nie? Ale ogólnie szału nie ma. Szału nie ma. Jakby te współczesne mają więcej zawartości ogólnie. Dobra, kocianka. Chodźcie. Dobra, moi drodzy, prawda jest taka, że już wiem, co się stanie, jeśli ja będę za dużo potworów pokonywał. Siła mi będzie rosnąć, więc na razie musimy się pewnymi rzeczami wstrzymać i pokonać te dwa, bo to why not, ale więcej? Znaczy, mogę pokonywać więcej, ale dostawał dodatkowo premię, więc nie opłaca mi się to. Tak jest. Pokonany. Dobra. Cudowna sprawa. Poszło. Poszło. Dostanę dodatkową premię, jeśli chodzi o siłę, a nie wiem, do którego momentu nauczyciele mnie uczą i czy są tutaj progi. Jak są, nauczyciele uczą, to lepiej to odstawić i coś innego robić. Wydaje mi się, że warto by było jakieś zadanka klepać. Natomiast tutaj zwój snu potrzebuję i to tak... No muszę przeczytać, gdzie jest zwój snu, bo w sumie nie wiem, ale z Aidanem mogę jeszcze pogadać, bo z Aidanem nie gadałem, on tutaj jest niedaleko, więc w sumie możemy się tutaj do niego przejść, może coś mi powie. Ten sobie jak stał, tak stał, Talin. Brakuje mi też pewnego zioła, muszę poszukać, gdzie ono bym mógł znaleźć, bo z alchemikiem bym pogadał, też miał trochę ruszone to zadanie, bo na razie stoi. Cześć, Aidan. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Tyle? Dzięki, stary. Skórzany mieszek, spoko. Nie ma problemu z hajsem ogólnie tutaj w tej modyfikacji. Przynajmniej na razie zauważyłem, że nie ma problemu z hajsem. Jest problem ze wszystkim innym, ale nie z hajsem. Przecież nie, ze wszystkim innym też nie ma. No nie jest źle. Ogólnie straszyliście. Bardzo. A nie odczuwam. Znaczy, zadają jebutne obrażenia, no jebutne, no to się czuje, ale nie ma tragedii. Dobra, jak to wygląda? Uzdrowienie, akurat tego nie potrzebuję. 50 bryłek rudy, jeszcze lepiej.
15 piwek, coś jeszcze, amulet Fao, amulet Neka. Wiecie co, oddajmy ten amulet Neka, będziemy mieli to zadanie ruszone z tym złym. Tak mi się wydaje, że to nie będzie głupie. Dodatkowo w sumie warto by było już trafić też na tego naszego świetnego strażnika Bladwina. No bo też bym to ruszył, bo ja się na razie wzbraniałem, żeby na niego nie trafić, a póki co czuję, że kurde, moja postać nie ma tragedii, nie jest taka zła, więc może byśmy coś tutaj zrobili w tym względzie, nie? No właśnie, a amulet sobie potem zawsze jakiś kupię. Dobra, teraz tędy. Tak, tędy muszę iść, żeby trafić na Bladwina. Tylko najpierw tak, amulet Neka oddamy, w ogóle tak, ten sobie zdejmę, ten sobie założę. No trochę mnie kusiło, żeby go zachować. Zły, wiem, że będzie zły. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Tak. Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. No i dziękuję. W sumie to ruszyliśmy to zadanie. Któryś tutaj? Kopać, kopać, kopać. O, słynny dialog. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju. Mam was wszystkich serdecznie dość. Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę. Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu. Ale żaden z tych sukinkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy. Nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. My to pobieraj. My to. Nie trzeba budować tej chaty było. Zbudowałeś, masz problem. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Zapamiętam. Cześć, Bladwin. Ej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię. Tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Grozisz mi? Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. Oj, chyba nie. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Ta, na pewno przyjacielską. Dobra, ktoś tutaj? Wiem, że... A to Herek mnie atakował, pamiętam wtedy. To Herek. Okej, okay, ale teraz go już tutaj nie ma w sumie z nami, więc kto by mnie zaatakował, jak nie Herek? Natomiast, moi drodzy, ten odcinek wydaje się wystarczająco długi, chociaż mam... Powiedzcie mi z tym Dust, chociaż nie, no tego Dustiego mogę odprowadzić, ale to mnie będzie kosztowało trochę rudy, więc muszę z tym zbastować. Chyba zbastować. Poczekam do nocy, wtedy jakby ogarnę tą sytuację. Moi drodzy, natomiast za dzisiaj serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o skomentowaniu, polajkowaniu, subskrypcji kanału, jeśli tego nie robicie. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Tak wyglądają zadania, a tak zdobyty ekwipunek. No czuję, że będziemy powoli wymiatać. U Diego nauczymy się siły w kolejnym odcinku, jak wskoczy nam poziom. Więc do usłyszenia. Niebawem. Cześć! W dzisiejszych czasach.